Szczęść Boże, coś wam powiem. W świecie, pomimo hałasu i licznych słów, które każdy mówi, ludzie odczuwają głód i pragnienie słuchania Słowa Bożego. W tym Słowie jest życie, które w stosownym czasie zostało wcielone w Syna Bożego. Wszyscy przynależący do Niego i do Kościoła żyją w tym Słowem w taki sam sposób, kiedy była głoszona Ewangelia. W końcu Słowo jest jak ziarno. Znajduje grunt, gdzie posiać i wydać owoce, jak to ujął święty Augustyn. Sukces tego słowa nie zależy od marketingu i reklamy, lecz jedynie, a właściwie przede wszystkim od Boga bogatego w miłosierdzie i od skuteczności Ducha Świętego. Wydaje mi się, że ciągle jednak mamy dylemat, jak to słowo Pana przyjmować, by nie być jak droga, jak ciernie czy skały, ale by być żyzną glebą, która owocuje. Widzimy swoje wady, niedoskonałości. Im więcej nad nimi pracujemy, tym więcej jej widzimy. Frustracja nas dobija. Receptę na to ma święty ojciec Pio. Postępuj z prostotą na drogach Pana i nie martw się. Znienawidź twoje wady, ale spokojnie, bez wzburzania ani niepokoju. Musisz być cierpliwy wobec nich i wyciągać korzyści dzięki świętej pokorze. Jeśli brakuje ci cierpliwości, twoje niedoskonałości wzrosną zamiast zniknąć. Bo nic tak nie wzmacnia naszych wad, jak niepokój i obsesja pozbycia się ich. Uprawiaj twoją winnicę zgodnie z Jezusem. Do ciebie należy zadanie usunięcia kamieni i wyrwania cierni. Do Jezusa sianie, sadzenie, uprawa i podlewanie. Nawet w twojej pracy to ciągle On działa, bo bez Chrystusa nic nie możesz zrobić. Jakżeż to prawdziwe. Bez Chrystusa nic nie możemy zrobić. Życie bez Niego wydaje się puste, działanie bezsensowne, miłość nie cieszy, a smutek jeszcze bardziej dołuje. Obecność Chrystusa wszystko zmienia, uwydatnia nasze zalety, a z wadami pozwala walczyć skutecznie. Czytując się tę przypowieść, nie poznamy, jakie to ziarno, bo nie ono jest najważniejsze. Ważniejszy od niego jest sam proces siania. Drugim istotnym szczegółem tej Ewangelii jest proces wzrastania, który na różnym etapie może zostać przerwany i zniszczony. Na drodze wydziobią je ptaki. W chaszczach nie ma przestrzeni, by wzrastać, a na skalistym terenie wzrośnie, lecz kłos nie napełni się ziarnem. Można ująć to określeniem, że ten siew to obraz niepowodzeń. Stoi on w kontraście do plonu, jaki zbiera się z żyznego pola. I ten plon jest niezwykły. Te wszystkie miejsca, na które padło ziarno, to obraz ludzi Kościoła. Widzimy, że każdy znajduje w nim miejsce. Każdy może wejść i wyjść, choć może wydawać się to szkodą, a nie pożytkiem. Tylko zamysłem Jezusa nie było stworzenie idealnej wspólnoty czy sterylnej instytucji. Kościół, ni mniej, ni więcej, jest miejscem nawracania się i uświęcania. Został ustanowiony z myślą o grzesznikach. Nikt nie jest spisany na straty, nawet gdy sam o sobie myśli w negatywny sposób. Kościół staje się miejscem ratunku właśnie dla tych poobijanych bardziej niż dla tych poprawnych. Człowiek by tego nie wymyślił. Dlatego Bóg jest tym, który trzyma Kościół w ryzach, nawet gdy ludzie Kościoła go niszczą, chociażby w niezamierzony sposób. Bądźmy więc systematyczni i konsekwentni w przyjmowaniu Słowa Bożego. Wszystko jest po to, by owoc w nas wzrastał i przynosił plon obfity. Z Panem Bogiem.